Nieśmiałe brawka. Zdecydowanie mogą się bardziej rozhuśtać. Proszę Państwa, tak sobie myślę i myślę, no nieprzyzwyczajona jestem, że ten namiot nie jest pełny. Gdzie jest reszta? Czy deszcz ich wystraszył? Witajcie, kochani. Kto z Państwa był rok temu? Dużo, dużo było tęsknione. No, takie, nie ma to jak, ja i moje ego bardzo dziękujemy. Ja też tęskniłam za wami, kochani. Rozpoczynamy nasz cykl. Jest jakiś rodzaj wariactwa, wyobraźcie sobie, z tym naszym cyklem, ale nie tylko z tym naszym cyklem, bo Krzychu Bobala, miłościwie nam panujący połowa organizatorów, bo druga połowa, ta piękniejsza, łagodniejsza, to oczywiście Aga Nykiel-Bobala, jego małżonka. Oni razem wymyślili ten festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet, ale Krzychu jest tak zakręcony, ponieważ, jak Państwo pewnie wiedzą, jest turniej gwiazd tenisowy, potem od razu odpala się Wakacyjne Miasto Kobiet, Krzychu jest tenisistą, golfistą, jest zakręcony, wszystko to organizuje. I troszkę jakby zapomniał przekazać moim dzisiejszym gościom, że są moimi gośćmi. Nie martwcie się, nie będę tu nawijać sama. Moje ego nie jest aż tak duże. Ja zresztą cały czas je ćwiczę. Siadaj tu w kącie. Na szczęście spotkał ich na promenadzie, czy też Aga. Aga, ty ich spotkałaś? Tak, nie? Ktoś ich spotkał w każdym razie. Nie, oni sami przeczytali na plakacie. Tak to było. A goście są zacni i jak dobrze, że tych plakatów jest dużo, że ta reklama Wakacyjnego Miasta Kobiet jest tak zacna, bo gdyby nie to, to trudno byłoby ich odnaleźć, drodzy Państwo. A wiadomo, trzeba się ubrać, trzeba się zrobić, żeby tu Państwa obecność docenić. Nie przedłużam. Uważam, że ten smaczek powinniście znać, wiedzieć. Nie dość, że utalentowani, piękni, młodzi, zdolni, to jeszcze tworzą takie kombo aktorsko-małżeńskie. Grają tak, że nawet jak sobie wspomnę niektóre sceny z niektórych filmów, czy niektórych spektakli, czy niektórych seriali, to mam ciary. No niech wejdą. Państwo robią szum, hałas. Najchętniej to schowajcie te telefony, doświadczajcie, przeżywajcie. Potem sobie zrobicie z nimi zdjęcia, potem weźmiecie autografy. A teraz, jakby tutaj wszedł Michael Jackson, proszę o takie przywitanie Agnieszki Warchulskiej i Przemka Sadowskiego! Witamy bardzo serdecznie. Hej, hej. Niech trwa, tak jest. A my się napawamy, dziękujemy wam bardzo, naprawdę. Tak jest. Agnieszka Warchulska, Przemek Sadowski. Słuchajcie, no trudno nie zauważyć, że trochę wymietliście nagród na tym tenisowym turnieju. Jak to w ogóle się stało, że zakochaliście się w tenisie? Bo ja oczywiście to zarejestrowałam, ale Agnieszka, jeśli mnie pamięć nie myli, to ty dawno temu... O Boże, już jestem taka stara. W odległej galaktyce nabawiłaś się kontuzji na nartach. I jak to w ogóle tenis, zwroty? Wiesz, że ty w tego tenisa tak ciupiesz. Znaczy, kontuzji kolana doznałam 14... Ile nasz Franek ma? 13 lat, tak? To 14 lat temu. Tak. Była operacja. Udana. Natomiast gdyby nie daj Boże, którejś z pań coś takiego się przydarzyło, operacja to jest połowa sukcesu, a potem jest po prostu ciężka praca, rehabilitacja. No i... Ta droga od nart do tenisa, Agnieszka. W tenisa zaczął grać najpierw Przemo i to też wiele lat temu, nie? Tak, ja z tenisem mam już długoletni związek. Z czym, z jakim sportem, powiedz mi, ty nie masz to związku? Prawda, to z jakim sportem prawda. Nie masz? Chyba w bierki tylko nie gra. Gra. W bierki nie grałem zawodowo, tak, ale
rzeczywiście, ja miałem chyba tam, byłem przed 30, miałem 20 parę lat i w wynajętym takim mieszkaniu, które razem z kumplem wynajmowaliśmy dwa pokoje, akurat leciał w telewizji finał Rolanda Garrosa. Prawdopodobnie grał Federer z Nadalem. Albo, na pewno Nadal, ale nie wiem z kim. Jak można powiedzieć, prawdopodobnie grał Federer z Nadalem? Wiesz co, bo nie pamiętam. Nadepnąłeś mi na odcisk. Okay. Federer, my love. Okej, okej. Okay, okay. Słuchaj, w każdym razie grało jakichś dwóch tuzów na ekranie, żeśmy to sobie oglądali. I tak siedząc, tak patrzyłem na to i tak pomyślałem sobie, kurde, to nie może być trudne. To wygląda na takie bardzo proste, jak oni to robią. Pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy z kolegą po rakiecie, pojechaliśmy na korty. No i tak się zaczęła moja przygoda z tenisem. Okazało się, że to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Ale ważne jest to, żeby mieć do tego pasję, żeby załapać tego bakcyla, żeby chcieć to robić. I ja od 20 już lat tak amatorsko tę żółtą piłkę przerzucam, wiesz, po korcie. A ja od 5. Agnieszka od 5. I tak ci dobrze idzie. Bo ja jestem taka zadaniowa. Jak Aga jest perfekcjonistką. Jak się za coś, ale że siedziałaś tam, biorę to tak na maksa. Ale że siedzieliście któregoś dnia w domu na kanapie albo siedziałaś na widowni, na korcie grał Przemo i pomyślałaś sobie, ja bym też te krótkie spódniczkę włożyła. I z nim zagrala. Nie no Aga, no powiedzmy sobie szczerze, że te stroje tenisowe to tak. Był jeden z powodów. Spódniczki mi się zawsze bardzo podobały. Jezu, a ja to tak powiedziałam i to intuicja. Jezu, jakie to kobiece, brawa dla Warchulskiej. No i? Natomiast pojechaliśmy gdzieś na jakiś taki obóz tenisowy, na taką majówkę i ja stwierdziłam, dobra, pojadę z nimi. Tam sobie posnuję się, popływam w basenie i kolega jeden miał problemy z Achillesem i mówi, to chodź tutaj na kort, poprzebijamy trochę, bo ja i tak nie mogę biegać, oni tam mieli z trenerem zajęcia. No i tak jedna piłka, druga, trzecia i nagle poczułam, że mi się to podoba. On mi mówi, słuchaj, masz do tego dryk, no i... Ale ja się właśnie tego się właśnie bałam, że jak mi się to spodoba, to mi się to tak spodoba, że stanie się to taką immanentną częścią mojego życia. No i tak się niestety stało, że po prostu zwariowałam na punkcie tego sportu. No a te zwroty kierunków ale dla kolana, zabójstwo. Ale to jest ciężka praca właśnie, żeby to kolano obudować mięśniami żeby... Czyli rozumiem, dużo seksu trzeba, żeby tak, obudować mięśniami tak, kolana. Zwroty kolan w seksie są bardzo przydatne. Słuchajcie, ja bardzo długo próbowałem namówić Agnieszkę do tenisa, Aga twierdziła, że nie, że to już jest za późno, że nie będzie się uczyła nowych rzeczy, że coś. No i w końcu, jak pojechaliśmy na tę majówkę tenisową, po prostu kolega, który miał chorego Achillesa, wracał do pracy, był bardzo przystojny. I okazuje się, to jest że to ważne jest mieć przystojnego kolegę, który namówi twoją żonę na tenisa. I tak cię to wciągnęło, że zaczęłaś tak, że 5 lat ci wystarczyło, żeby zgarnąć. Ja dziś podeszłam do Bobalów, słuchajcie, bo mi się to wszystko myli. Agnieszka wyszła wczoraj, odbierała nagrodę z Kamolem w jakimś turnieju pocieszenia. Odebrała nagrodę, jeśli chodzi, wice, to było małżeńskie tak, rozgrywki. Mixty rodzinne, tak. Mixty rodzinne. I jeszcze w czymś chyba. Nie, to była już potem dwie tylko nagrody. Loteria. Okay. Natomiast myśmy 4 lata temu wygrali te mixty rodzinne. 2 lata temu też wygraliśmy. W zeszłym roku było wice i w tym roku też jest wice. No, poziom rośnie, wszyscy chcą dobrze grać. No dobrze, wspaniale. Mamy nadzieję. Wczoraj, proszę Państwa, tu było zakończenie, no padały ze sceny często słowa, że mamy nadzieję, że turniej tenisowy dalej będzie się odbywał w Świnoujściu. Państwo by chcieli, prawda? Nawet jeżeli jesteście tutaj turystycznie. Kto jest tutaj przyjazdem? Kto turystycznie? No zdecydowana mniejszość, czyli miejscowych jest więcej i na pewno by chcieli zobaczyć, jak gwiazdy tam robią wygibaski na korcie. Natomiast ja jeszcze tylko przepraszam, że ci przerwę. Nie, to ja przepraszam. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że to jest taki wniosek z tego, że nigdy nie jest za późno naprawdę, żeby coś nowego, coś zaczynać, jakąś nową pasję, nową drogę, cokolwiek to będzie.
Ja już wiem, że ja pewnych rzeczy nie przeskoczę, że jak pracuję z moim trenerem, to mówię mu, słuchaj, ja muszę bardzo dobrze technicznie grać, ponieważ ja za parę lat nie będę biegała po tym korcie. Muszę grać tak, żeby to inni biegali i się męczyli. Natomiast to jest tak rozwijające w pewnym wieku, kiedy już dzieci dorastają, człowiek jest jakoś tam ukształtowany, ma tę swoją drogę zawodową i tak się już wydaje, że tak właściwie to, no, że to już tak będzie się toczyło i mniejsze, większe jakieś zachwyty, nowości, ale i nagle jak sobie weźmie człowiek coś takiego, że musi głowa pracować, ciało, ale głowa przede wszystkim, rozwój cały uczysz czas, nowej nie? rzeczy, to daje taki power i taki, tak na nowo jakby energię do życia, nowe życie. Że to jest świetne, tak. Naprawdę. No. Gdybyś chciała być, gdybyś miała być, Agnieszka, wybrać sobie nowe życie, w którym jesteś zawodową tenisistką, wybrałabyś bycie Seriną Williams, Igą Świątek, Aryną Sabalenką czy Karoliną Muchową? Steffi Graf. O, jaka dobra odpowiedź. Marzeno, dlaczego nie wypowiedziałaś Steffi? Znaczy, Steffi? Ja kocham Igę Świątek i uważam, że to, co ta dziewczyna wykonuje, to, co ona osiąga, będąc przy tym skromną, świetną, mądrą dziewczyną, której soduwa nie uderza do głowy, chylę przed nią czoło. Natomiast no jeszcze jest młoda, jakby na Steffi Graf możemy już patrzeć z perspektywy... No, Steffi potęga. Potęga tenisowa, tak. Matka wspaniała, partnerka dla równie świetnego, kontrowersyjnego tenisisty. I też zawsze taka skromna, skromna, fajna kobieta, więc dlatego też tak powiedziałam, że chciałabym być Steffi. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Gdybyś ty miał, Przemku, wybrać tak. życie, w którym będziesz zawodowym tenisistą, Federer, Nadal, Gael Monfils, może czekaj, o Jezu, ten grecki, ten co tak... Tsitsipas. Tak, Tsitsipas. Mój stary mówi o nim ciuciupas. No więc Tsitsipas, czy poczekaj jeszcze jakiegoś, czy taki Zwieriew może? Bo Miedwiediewem tu nie rzucę. No to uważaj, ja oczywiście Andre Agassi. No i mamy to! Mamy to! Jeżeli Agnieszka Steffi Graf, to ja wtedy Andrea Agassi. Bardzo mi się podoba. Zresztą słuchajcie, jeżeli nie czytaliście, to jest żaden product placement. Ja nie mam wtedy żadnych pieniędzy, ale bardzo polecam książkę Open Andrea Agassiego. To jest jego autobiografia. Jest fantastycznie napisana. Czyta się to jednym tchem. Naprawdę, ja to połknąłem chyba w ciągu dwóch wieczorów. Historia jego życia, jego zwycięstw, jego porażek. On się przyznaje tam do takich rzeczy, do których w trakcie kariery przyznać się nie mógł. Bardzo polecam, generalnie polecam czytanie, a tę książkę w szczególności. Bardzo nam się tutaj ta historia pięknie układa. Słuchajcie, tak, z jednej strony jesteście w tej samej branży, w tym samym zawodzie, i łatwiej wam zrozumieć te mechanizmy rządzące tym zawodem. A z drugiej strony, tak się zastanawiam, cholera jasna, jak to jest, kiedy jednemu idzie lepiej, ma więcej propozycji, a drugi więcej czasu spędza w chacie. Czy, taka paralela tu zarzucę, kto komu robi ostrzejszą jazdę? To jest taka paralelka do jutrzejszego spektaklu Ostra Jazda, w którym będą grać dalej. Tak, jutro serdecznie zapraszamy Państwa tutaj o godzinie 19 czy 19.30, nie pamiętam, w tej chwili gramy spektakl Ostra Jazda. Chyba 19.30, a to jeszcze będziemy Państwu przypominać. Agnieszko, jak chcesz, to jest? Chcesz kurde. Coś powiedzieć na ten temat, czy ja mam mówić? Bo ja myślę, że proszę, to jest trudne, kochani. Kurczę. Dawajcie. Wiesz co, to jest bardzo trudne, ale myśmy się jakby trochę tak umówili, że w momencie, kiedy jedno z nas ma więcej pracy, drugie przejmuje trochę obowiązków domowych. Jest to świadome, znaczy musimy sobie nawzajem pomagać, bo kiedy ta druga strona będzie miała więcej pracy, to ja się będę musiał wycofać i to jest jakby świadoma decyzja, że musimy wspierać naszego partnera, naszą partnerkę, więc tak to mniej więcej wygląda. Ja nie wiem, czy robimy sobie jazdy, chyba nie. Ja myślę, i to nigdy nie była kwestia jakiejś świadomej umowy. Zawsze mieliśmy tak, że rodzina była dla nas priorytetem, nie kariera.
rodzina, partner, potem jak się pojawili chłopcy, to chłopcy. Praca jest pasją naszą, ale chodzi o to, żeby mieć się z czego utrzymać, dom. Ja na przykład ja mogę zazdrościć swoim koleżankom, że nie wiem, że są bardziej spełnione zawodowo, że nie wiem, ktoś dostał taką rolę, a ja jej nie dostałam, ale nigdy nie byłam w stanie zrozumieć tego, że w parze, w małżeństwie, na przykład kobieta jest zazdrosna o sukcesy zawodowe mężczyzny, a mężczyzna o sukcesy zawodowe swojej partnerki. Znaczy, ja jestem z tego dumna, tak? To znaczy, ja jestem dumna, kiedy mój facet odnosi sukcesy, kiedy dostaje rolę, kiedy ma dobre recenzje. Myślę, że bardziej jest to kwestia tego, żeby te jego sukcesy nie zabrały mi go, tak? Nie zabrały mi go z domu. No ale to jest znowu, no wracam do tego, kwestia tego, co jest dla ciebie najważniejsze, jeśli najważniejsza jest dla ciebie rodzina, małżeństwo. Czy dlatego wy jesteście tacy, tak, z jednej strony gracie dużo, jesteście spełnieni w tym zawodzie, ale z drugiej strony, jak państwo się tak zastanowią i odpalą te wszystkie pudelki, elemelki, no to tam nie ma za wiele plotek o tej parze. Jakoś tak... Przepraszamy. No, unikają ścianek. Czy to jest świadome, żeby w tym zwariowanym świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż, zachować jakiś balans i jednak mieć coś swojego, o czym nie wie cała ludzkość? To jest znowu kwestia decyzji, to znaczy ja nie przyszłoby mi do głowy, żeby krytykować kogokolwiek z kolegów czy koleżanek. Daj spokój, damy. I z nazwiskami, prawda, proszę państwa, nazwiska. Którzy wpuszczają kamery do każdego zakątka swojego życia. Znaczy, rzeczywiście my z Przemkiem jesteśmy pod tym względem bardzo tacy staroświeccy, że my home is my castle, nie? To znaczy mój dom jest dla mnie. Nie wyobrażam sobie, żebym pokazywała wnętrza swojego tak świadomie, nie? Mogę przy okazji wrzucić życzenia bożonarodzeniowe na Facebooka i tam jakaś kawałek kuchni się pokaże, ale żebym miała tak oprowadzać wszystkich, pokazywać, jak jem śniadanie, jak wygląda moja garderoba. No nie wyobrażam sobie tego. Znaczy dla mojego zdrowia psychicznego ważne jest to, żeby móc się tutaj z państwem spotkać. To jest zawsze cudowne, bo przecież dla was ten zawód wykonujemy. Wy jesteście odbiorcami tego, co my robimy. I to jest świetne, natomiast ja i myślę, że Przemo też potrzebujemy czegoś takiego, żeby potem pobyć w swoim świecie, naładować akumulatory, żeby znowu wyjść do naszych widzów, ale jakby bardzo mocno to rozdzielamy. Druga rzecz to są na przykład dzieci, tak? To znaczy nie dziwmy się w momencie, w którym pokazujemy dzieci swoje na każdym kroku, to nie dziwmy się, że paparazzi na przykład chcą tym dzieciom robić zdjęcia. To znaczy, no, to też jest jakaś decyzja, że budujemy na tym swoją popularność albo nie. To ma też swoje minusy. Niestety coraz częściej jest tak, że okazuje się, nie masz followersów na Instagramie, nie zagrasz tej roli. I to nie niestety są legendy. Tak się dzieje. Ostatnio dziewczyna, Janek Engler to opowiadał, że jego studentka była na castingu, świetnie na nim wypadła, po czym wyszedł za nią pan, drugi reżyser, i powiedział, ale ty w ogóle nie masz mediów społecznościowych, nie dostaniesz tej roli. To znaczy, ten świat idzie w jakimś takim kierunku, że często opakowanie jest ważniejsze niż zawartość. No i nie wiem, no nie będę wyważała otwartych drzwi. On idzie w tę stronę. Ja płacę jakąś cenę, my płacimy jakąś cenę za to, że takich wyborów dokonali. Bo to jest druga strona medalu. Nie pokazujemy się za dużo, to też dobra, to nie weźmiemy tego do filmu, no bo przecież te znane gęby przyciągają. Tak. Wiesz co, ja bym jeszcze tutaj dwa słowa dodał. Kiedyś było coś takiego, że aktor był pewną tajemnicą dla państwa. Im mniej wiecie o nas prywatnie, tym łatwiej wam uwierzyć w metamorfozę na ekranie, na scenie. Łatwiej wam uwierzyć w to, że stajemy się kimś innym. Jakbyście tak byli gośćmi w naszym domu na co dzień, jakbyście tak nas znali, jakbyśmy wychodzili z każdej lodówki, z każdej gazety, z każdego telewizora do was, byłoby wam chyba trochę trudniej. Znaczy ja tej zasadzie chcę przyklasnąć i chciałbym pozostać prywatnie trochę dla was tajemnicą.
Bardzo... Bardzo mi się podoba to, co mówicie, ale jakby ten trend pokazywania wszystkiego objął także, słuchajcie, te największe gwiazdy. Zwłaszcza w pandemii. Cameron Diaz gotuje w swojej kuchni, gada z jakąś tam inną gwiazdą, ale... i w ogóle jeszcze, wiesz, butelka wina i publicznie jest pite i gadane. I pokazywane. Ale tu... wiesz co, pandemia była specyficznym takim momentem w naszym życiu. To znaczy byliśmy pozamykani, w związku z tym szukaliśmy wspólnoty, tak? I to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo my też wszyscy się wtedy więcej komunikowaliśmy. My na przykład zauważyliśmy wspaniały trend po pandemii, że ludzie zaczęli tłumnie przychodzić do teatru znowu. To znaczy... Byli spragnieni sztuki. Kontaktu. Wiesz, żywego sobą. Kontaktu. Na przykład wszyscy mieliśmy, nie wiem, seriale, streamingi, wszyscy siedzieli tam i oglądali, co się dało, no bo byliśmy zamknięci, nie było co innego robić, tak? I kino się nie podniosło po tym, bo te seriale dalej mamy w komputerach, w telewizorach, w telefonach. To prawda. Ale teatr, ludzie zrozumieli, że tego potrzebują, żeby się spotkać, żeby zobaczyć żywego człowieka na scenie. I to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że w pandemii ludzie wpuszczali do swojego życia, do swojego domu. Ale niektórzy nie zauważyli, że pandemia się skończyła. To jest... I dalej wpuszczają. Może tak. Słuchajcie, może tak. Trudno tutaj nie cały czas lub co jakiś czas nie sięgać do tego, że jesteście małżeństwem. I tak zerkam sobie na Iwonkę Pawlowicz. Jak dobrze, że nie padało, kiedy uczyłaś tej baciaty. Więc Iwonka tutaj siedzi. Iwonka, Przemo przecież tańczył w Tańcu z Gwiazdami. I to chyba z młodziutką Ewą Szabatin. Tak. Tak było, to prawda, tak było. I słuchaj... Dawaj tu, Iwonka. Słynny jive Przema i Ewy przeszedł do historii, ale ja teraz tak, słuchajcie, ja pamiętam, Przemo też miałeś mniej lat troszkę wtedy, nie? No, to było 18 lat temu. I słuchajcie, ja pierdyle, po prostu ten wklęsły brzuch, te uda, te no dobra, mięśnie. Już mnie nie zawstydzaj, bo już tego i nie ma. I słuchajcie, i jak on tam, ta Szabatin, na niego tę nogę, jak on tu, czy można to oglądać spokojnie, będąc żoną tańczącego? Rzeknij słowo. To do ciebie jest pytanie. Czy można spokojnie oglądać coś ale takiego? Ale w sensie, że zazdrości, czy tego, że tak no mi się podobał? Kurde, Iwona, no i to, on, i to. On i to, mi się i to. Bardzo zawsze podobał. Ale chciałam powiedzieć, że nie jeden, znaczy, że Taniec z Gwiazdami, ten program i nie jeden taniec, po prostu sprawił, że para tańcząca się połączyła. Podobno były takie przypadki, natomiast jeżeli chodzi o nas, myśmy wygrali sprawę w sądzie z brukowcami, które posądzały mnie właśnie o romans z Ewą Szabatin. O Boże, w ogóle mi to umknęło, bo ja nie czytam kompletnie. Tak było, wiesz, tak serio? Było. I to było o tyle bolesne, że akurat wtedy nasz syn miał 3 miesiące, jakoś tak, bo Janek urodził się w grudniu, a to historia zdarzyła się jakoś luty, marzec, kiedy zadzwonili do Agnieszki, pytając, jak pani skomentuje fakt, że mąż panią zdradza. Znaczy to była, Agnieszka, rozumiecie, co się działo? Aga siedziała w domu sytuacja. Z 3-miesięcznym dzieckiem. Jest zima, nie ma nawet gdzie wyjść, jest depresja poporodowa, no może nie depresja, ale taki stan trudny. Ja akurat w tym czasie robiłem samo życie dla Polsatu, robiłem Magdę M serial dla TVN-u. Miałem próby do Króla Lira z Dankiem Olbrychskim w reżyserii Andrzeja Kończałowskiego i miałem Taniec z Gwiazdami. Ja spałem, zarabiałeś na dom. Słuchaj, przede wszystkim ja spałem po 3 godziny na dobę. Byłem potwornie zmęczony. To było, wiesz... Znaczy chcesz powiedzieć, że romans nie był ci wtedy w głowie? Romans kompletnie nie był mi wtedy w głowie. Ja nawet nie miałbym siły na romans.
Dajcie mi spokój z tym romansem i tymi młodymi babkami. Odejdź, zostaw, nie dotykaj. Nie, a to jest śliczne. I w tym wszystkim brukowce, wiesz, dopatrywałeś jeszcze czegoś niecnego. Słuchajcie, doszło na przykład do tego, że powiedzieli Agnieszce, że mają gorące zdjęcia. Mhm. Tak. Agnieszka zadzwoniła do mnie wtedy, pamiętam, i powiedziała mi to, i mówi mi to, że mają gorące zdjęcia. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Co się okazało w sądzie? W sądzie okazało się, że gorącym zdjęciem było to, jak o pierwszej w nocy wychodzimy z treningu z tą Zewką Szabatin i na pożegnanie całujemy się w policzek. Ja pierdyla, ale gorące zdjęcie. Słuchaj, przy czym ja pamiętam, że ówczesny partner Ewy Szabatin był tam, tylko został z tego zdjęcia wykadrowany. Tak. Także chcę wam powiedzieć o tym, jak media manipulują tak. rzeczywistością i jak, bo ja dostałem też ileś informacji, moja babcia do mnie dzwoniła, będąc przekonana, że my się rozwodzimy. Także to było naprawdę niefajne, dlatego poszliśmy do sądu, dlatego ja tam założyłem sprawę i sprawę tę wygrałem. Znaczy, żeby mieć świadomość, jak to jest manipulacja, że bardzo często jest taka manipulacja i żebyście nie zawsze wierzyli w to, że informacja podana na czyjś temat jest, że to jest prawda, że to jest rzeczywiście prawda. Słuchajcie, ale przysięgam na wszystko, na moje koty, matkę, ojca i w ogóle wszystkich, że w ogóle nie miałam świadomości tego, bo oczywiście spojrzałam na Iwonkę i tu mi się styki połączyły, bo bym nie tykała nawet tego tematu. Ale to, co powiedziałeś, to jest dla państwa bardzo ważne. Naprawdę nie można wierzyć w to wszystko. Mm-hmm. Nie można. To jest ohydne, co i to macie drugą stronę medalu życia aktorów, o którym to życiu często myślimy, że to jest tylko miód i pomarańcze. Uwaga, robię zakręt, Agnieszka, i zwracam się do ciebie, czy... Zdając na początku na anglistykę, ale potem porzucając ją dla aktorstwa, zostawiłaś ten kawałek i on sobie tam gdzieś po prostu zczezł, ten język angielski, czy nadal jest on twoją miłością? Bo tak było, proszę państwa. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że ja jestem taka bardzo anglosasko, interesuję się tym. Niektórzy są bardziej Paryż, a ja jestem bardziej Londyn, nie? Ja Paryż. A ja Londyn. Ja byłam po prostu w klasie językowej i tak szczerze mówiąc, no wiedziałam, że jestem bardzo kiepska z matmy, bo z matmy byłam naprawdę noga. Do dzisiaj mam fobię na widok cyfr. Jak moi synowie przychodzili do mnie z jakimkolwiek zadaniem, to mówiłam... Idź do taty. Idź do taty. Natomiast łatwość uczenia się języków rzeczywiście mam, taką to dużą. To ja mam zadanie dla ciebie. O Jezus, nie każ mi nic tłumaczyć. Spokój. Nie, no. Nie, nie, bo mam taki cytat. Być może odgadną państwo, wy odgadniecie skąd ten jest cytat. Mam go po polsku i po angielsku. I to jest tak. Toto. I've got a feeling we are not in Kansas anymore. Kojarzysz to? Mam wrażenie, że nie jesteśmy już w Kansas. Taki cytat, który można używać, jak się ktoś zgubił, nie wie właściwie gdzie jest, zgubił drogę i tak dalej. Tak, czarnoksiężnik, tak, to jest Dorotka. I teraz, to I've got a feeling we are not in Kansas anymore. Chciałabym, żebyś powiedziała mi po brytyjsku, po szkocku, po irlandzku, tak wiesz, bo jesteś też dubbingową wygą. Po brytyjsku, czyli ta royal pronunciation, to będzie Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. Yeah! Uwielbiam to! Po amerykańsku będzie Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. Zarąbiście! Po szkocku będzie Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. Genialne! No. Japoński, angielski będzie Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. Nic nie można zrozumieć. Cudowne.
A hinduski, angielski, bo on też jest fajny. Total, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. My friend. No problem, my friend. Not problem, my friend. That's not a problem, my friend. We will fix it. We will fix it. It's okay. Ja umiem tylko, ale nie wiem, kiedyś podsłuchałam, ale nie pamiętam już. To, nie, jak... Po taką podsłuchałam panią na wystawie. It's a very, very... Co to był? Rosyjski. Rosyjski. To jest rosyjski. It's a very, very... Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. O, o, o. Zdała egzamin? Wspaniale! Dziękuję bardzo. Wspaniale. Kocham takie zabawy. Przemo, chcesz się pobawić? Mam też dla ciebie fajny cytat. O Jezu, mój typ, ale ja wiesz co, ja nie studiowałem anglistyki, także nie wiem, czy podołam. Ale wiesz co, możesz nam zaproponować parę takich, to czekaj. O no, no, takich możesz, możesz nam zaproponować na przykład, że albo sobie akcenty wymyślić, albo paru znanych kolegów aktorów. To jest Marlon Brando, który mówi, uwaga, zamierzam złożyć mu propozycję nie do odrzucenia. I możesz sobie polski wybrać albo angielski. I'm going to make him an offer he can't refuse. Agnieszka, sorry. Nie jestem tak anglosaska. I'm going to make him an offer he can't refuse. Oho. A little bit. Marlon Brando. Tak, tak, Marlon Brando. Wiesz co, ja generalnie i ojciec chrzestny. Tak, a ja generalnie nie jestem dobrym parodystą. Czasami, jak się trafiają tacy, wiesz, charakterystyczni koledzy, na przykład jak pracowałem z Dankiem Olbrejskim, to Danek, słuchaj, słuchaj, przyjacielu, on mówił do mnie w ten sposób. Ale to wcale nie jest takie proste, żeby złapać ten właśnie sposób mówienia. Genialne, genialne. Jeszcze... Ale dlaczego ty tak mówisz? Dlaczego? To Agnieszka, czy to Maja Komorowska? Maja Komorowska. Maja, to Maja. Maja. Nie podchodź do mnie, idę do kościoła. Słuchaj, Agnieszko, ty musisz zapamiętać kierunek włosów w tej roli. Nie. Tak. Że włosy to jest twoja swoistość. Tak, Warchulska, nie możesz ścinać włosów. To jest twoja swoistość. Ale moje ukochane to jest, na czym polega kontrapunkt? Kochane dziewczyny na studiach. Bo rozumiem, że Maja była twoją profesorką. Tak. Dziewczęta, kontrapunkt. Grałam u Andrzeja Wajdy w Pannach z Wilka. I kręcimy scenę. Wschód słońca, dworek piękny, zbiegam z ganku. Byłam jeszcze wtedy piękna i młoda. Zbiegam, szlafroczek się rozchyla, myślę sobie, ale kicz. Biegnę, pośliznęłam się, klaps pośladkiem o ten ganek i myślę, jest kontrapunkt. Tylko chciałam dodać, że to nie jest tak, że ja się naśpiewam z pani profesor Komorowskiej. To jest moja ukochana profesorka, poza Zosią Kucówną. Ja jej bardzo dużo zawdzięczam, między innymi debiut u pana Krzysztofa Zanussiego w Cwale. Bardzo dużo cennych uwag, kocham ją, uwielbiam. Jest coś takiego, że my, którzy kończyliśmy Warszawską Szkołę Teatralną, obecnie Akademię Teatralną, po prostu wszyscy uwielbiamy Maję i to nie jest, że ja jej nie szanuję, czy się z niej nabijam, żeby była jasność. To jest po prostu takie... Ona była taką, ona jest zrobiłaś taką osobowo... mi ten festiwal. Nie powiem dzień, nie powiem popołudnie, zrobiłaś mi tym kąt... Oho, jest kontrapunkt. Nie ma sprawy. Nie, naprawdę, nie busisz. Jest nie. To cudowne. Ale skoro był wspomniany Andrzej Wajda, to on przecież też był takim wdzięczną osobą do parodiowania. Próbowałeś kiedyś, Przemo? Wajda?
Andrzej, czekaj, zaraz to złapię. A widzisz? Widzisz, zobacz. Przyjdą aktorzy i wszystko popsują. Zobacz, to, widzisz tutaj, tak. Zobacz, popatrz jak ładnie tutaj te koniki tak biegają. Widzisz jak to jest ładnie? I teraz popatrz, i teraz wejdą aktorzy, wszystko zepsują. To Marek Kondrat go podobno genialnie. Weź mnie tutaj, to zrób mnie. Nie, ale to... On tak o. mówił, tak mówił, trochę przez nos mówił. No, zobacz. Nie kochanieńki. Kochanieńki? Kochanieńki, kochanieńki, weź mi tutaj tak, wiesz, tak wybuchnij. Weź mi tutaj tak wybuchnij. Tak, to są genialne, słuchajcie, genialne historie. Czasami reżyserzy, operatorzy na planie traktują aktorów bardzo przedmiotowo. My tutaj, wiesz, dajemy z siebie wszystko, dusza, flaki na scenę. To akurat historia, którą mi Marcel Wiercichowski, nie, 2 czy 3 lata temu byliśmy tutaj ze spektaklem El Credito. Tak, wspominaliśmy tę sztukę. Mój kolega z roku akurat mi opowiadał taką sytuację na planie, kiedy koleżanka aktorka gra rozdzierającą scenę, to jest coś tam, szloch, płacze, dziecko jej umarło, no jest dramat potworny i to trwa tam z minutę, skończyła i operator mówi: bardzo ładnie to pani robi, ale jakby pani się mogła tak rzucać tutaj tak bardziej bliżej lampki. No to jest właśnie traktowanie czasami, wiesz, nas aktorów i naszego talentu, pracy i tak dalej. No, a jeszcze mogę jedną historię? Tak. To z kolei piękną historię ja przeżyłam. Kiedy miałam próby w teatrze do takiego spektaklu Bez wyjścia ze świętej pamięci Basią Sassdorf, wspaniałą reżyserką. I tam była taka sytuacja, w której jej chodziło, żebym ja na raz dostała ataku histerii. Ja nie umiałam tego zrobić na próbach. Mówiłam, nie, no przecież człowiek, jak wchodzi w taki stan, to się dzieje, jest jakiś proces. Ona mówi, nie, właśnie mnie chodzi o to, że jest wszystko okej i nagle jakieś szaleństwo. Ja mówię, to się nie uda, to się nie da, ja nie tego. No i mieliśmy próby w Pałacu Kultury w Warszawie w nocy. No i tam są rzeczywiście straszne zakamarki i w ogóle... I to była 22, kończyliśmy próbę, wsiadamy do windy. Portier jest 3 piętra niżej, nikogo nie ma w teatrze. Jestem ja, Agnieszka Wosińska, Piotrek Grabowski i Basia. Siadamy do tej windy, a ja mam, nie ukrywam, lekką klaustrofobię. Lekką to eufemizm. Tyś mi siostra. Winda rusza, po czym staje między piętrami, gaśnie światło i w mojej głowie jest świadomość, że ten portier jest nie wiadomo gdzie. No i oczywiście klasyczny atak fobii, czyli jest... To trwało dosłownie minutę, zapaliło się światło, winda ruszyła, a Basia Sas, taka, ona była taka malutka, taka stoi oparta o ścianę i mówi: i o to mi chodziło. No cudowne. I już nie było wymówki, musiałam tak to grać. Cudowne. Słuchajcie, to deszcz? Tak. Ale mamy atmosferę. Ulala. No dobrze, kurde, myśl mi a wiem. Przema widziałam kiedyś filmik na Instagramcie i popłakałam się ze śmiechu. Nie wiem, czy nie byliście w Londynie, chociaż jak wiemy, nie ma takiego miasta Londyn, jest Lądek Zdrój. Tak, to byliście w Lądku i poszliście na jakiś spektakl. Nie wiem, czy nie na Wicked, czy na co. Na Wicked. Tak. I Przemo okrasił ten filmik, drodzy Państwo, takim komentarzem: kurde, mamy wolny wieczór i co? I my idziemy do teatru? No przecież to jest jakieś chore. To tak jakby listonosz poszedł na spacer wolny. Po pracy. Tak, po pracy. Ja się popłakałam ze śmiechu, jak to przeczytałam. I tak mi przyszło do głowy, czy faktycznie wychodzicie dużo do teatru i oglądacie kolegów, jak was zapraszają. Czy macie jednak
troszkę dosyć. Znaczy z mojej perspektywy chodzimy nawet za mało, bo nie mamy czasu, bo dużo pracujemy i dużo gramy, ale rzeczywiście teatr poza tym, że jest naszą pracą, jest naszą pasją, jest naszym hobby, jest czymś, co kochamy nie tylko robić, ale też oglądać. Agnieszka, nie ukrywam, nawet częściej ode mnie chodzi do teatru, bo Aga lubi też spektakle trudne i eksperymentalne, z których ja wychodzę. No ona jest wielbicielką, proszę Państwa, Lupy, a Lupa jak pierdyknie spektakl, to trzeba iść w pampersie, bo trwa co najmniej 5 godzin. To no, prawda, czasami no, tak bywa. Błagam Was, no. Ale faktem jest, że kiedyś była taka sytuacja, że pojechaliśmy do Krakowa specjalnie, żeby zobaczyć Wesele, prawda? To Klata zrobił wtedy. To Wesele, nie, to wtedy nie? Jeszcze Klaty. Pojechaliśmy specjalnie do Krakowa i zadzwonili do nas znajomi jacyś i mówimy im, że my jesteśmy właśnie w drodze do Krakowa, żeby zobaczyć spektakl. I stwierdzili ci znajomi, że my jesteśmy jacyś nienormalni po prostu, że mamy wolny wieczór i my jedziemy do Krakowa, żeby obejrzeć coś ciekawego, ale rzeczywiście, no, rzeczywiście tak mamy. Kochani moi, kiedyś mi koleżanka aktorka, ale nie zdradzę, co powiedziała, co zazwyczaj się mówi, jak się idzie na spektakl kolegi i nie do końca się ten spektakl, czy też jego rola, którą sobie zbudował, podoba. Jak wy, jaki macie wytrych, sformułowanie, zdanie, frazę? Mam nadzieję, że nas słychać mimo deszczu. Słychać nas? Tak? Dobrze. Co wy mówicie kolegom i koleżankom po takim spektaklu? Bo przecież trzeba przyjść, podziękować. No tak. Czy jedną opcją jest po prostu przyjść i powiedzieć dziękuję bardzo za pracę, za robotę i tak dalej, ale ja uwielbiam takie powiedzenie, słuchaj, nikt by tego nie zagrał tak jak ty. A ty, Agnieszko? No to rzeczywiście jest trudne. Ja na przykład wiem ze swojego z kolei doświadczenia, że jak ktoś mi mówi, pięknie wyglądałaś, myślę sobie, oj, chyba nie było dobrze. A moja koleżanka była blisko wypowiedzi Przemka, bo mówi, że ona ma takie zdanie. Musiało cię to kosztować dużo pracy, ta rola. Bardzo dobre, bardzo dobre, kupuję. Tak. Oj, musiała cię kosztować, i tak wiecie, z takim zrozumieniem. Dobrze, proszę Państwa, kto tu na tej widowni pamięta jeszcze czasy telegramów? Ja też pamiętam, bo ja dostawałam kiedyś od dawnego narzeczonego dużo chłopaków temu, wysyłał mi telegramy. Dobra, bo zdaje się, że w sztuce Ostra Jazda jest mowa o telegramach. Jest czy nie ma? Nie? Nie, nie, nie przypominam sobie tego, ale możemy coś wrzucić. Nie, no to nie, w ogóle nie było tematu. Nie. To nie było tematu, chyba że w jakiejś innej wersji. Czy nie ma tam postaci, które... Znaczy, rzeczywiście, słuchaj, bo to Julka Kamińska, tak, że ona przychodzi, że jest taki moment, że śpiewający tak. Telegram ona przynosi rzeczywiście no przez tak, pomyłkę, nie do tego domu. To tego tak, nie załapali. Rzeczywiście jest. No tak, no może naokoło, jak to, pardonsik, moja agentka mówi, rozmawiałam z tym i tym, ale tak mi opowiadał, nie wprost, tylko naokoło D. No to ja tak zadałam pytanie, naokoło D. No, uwielbiam to określenie mojej Izy, no ale dobra. Kto z Was lepiej śpiewa? Agnieszka. No zdecydowanie, Aga, śpiewasz lepiej. Zrobiłeś mnie. Proszę Państwa, no to, że tak powiem... Ja mogę zatańczyć. Co najwyżej. No to dobra, Agnieszka, czyli tak, proszę rzucić parę słów, jakie wam przychodzi do głowy, proszę. Deszcz? Deszcz niespokojny, jeszcze z jedno słowo. Wakacje, no tak może coś tak kompletnie nie związane. Deszcz niespokojny, wakacje, może tutaj... Co? Rozwód? Oh Jesus! Dobra. No dobrze, no nie, no niech będzie. Karol Kaloryfer. Bardzo dobrze. Rozwód, proszę pani, nikomu nie życzymy. Rozwód nie. No to dobra. Agnieszka, układaj w głowie
telegram urodzinowy, taki po prostu taki uroczysty telegram. Deszcz niespokojny, kaloryfer, wakacje, miłość, ale tych słów musisz użyć, zapraszając tutaj ludzkość na ostrą jazdę, czyli wasz spektakl wspólny. Nie musi być rymowany, ale tam możesz sobie na jakąś melodię czy coś. Oczywiście spektakl, ostra jazda jak najbardziej, ale nie zapominaj o kaloryferku. Potrzebujesz... To jest jakie były słowa? Jakie były słowa? Deszcz, ale czekaj, niespokojny, rozwód. Wrobiłeś mnie, dodaj deszcz, mi deszcz, niespokojny. Wakacje, kaloryfer, miłość. A jak się mówi kaloryfer czy kaloryfer? Kaloryfer, tak, też kaloryfer. Kaloryfer. Kalo, od kalorii. Kiedy byłam po rozwodzie, niespokojny padał deszcz. Te wakacje takie smutne, kaloryfer zimny też. Zobaczyłam na ulicy taki afisz, prosta rzecz, ostra jazda. Mój kochany, pójdziesz ze mną, czy też nie? Jezu! No i proszę państwa. No widzisz, bo ja bym szedł zupełnie inną drogą, na przykład w ogóle bym nie śpiewał. Ale ja chciałam uwzględnić wszystkie pięknie słowa, które panie zaproponowały. Nie, no w ogóle, czy wy myślicie, że ja wiedziałam, że koleżanka Warchulska, moja intuicja jest wybitna, koleżanka Warchulska, awista, potrafi układać pieśni. Dziękuję. Czy to popołudnie? Nie. Czy ten namiot nie jest boski, kiedy siedzi tu Warchulska i Sadowski? Ale jest już 18, nawet 1. Do widzenia, zatem rymu mi tu brak. Brawo, brawo, Marzena Rogalska. Przemek Sadowski, Agnieszka Warchulska, zapraszamy jutro na spektakl Ostra Jazda. Nie możecie tego przegapić. Walczcie o wejściówki, a wam pięknych ról. Boże, jak ten czas szybko minął z inteligentnymi ludźmi, no naprawdę, proszę państwa. Zdjęcia, autografy może państwa pomęczycie jutro. Ja chciałam tylko w ramach, przepraszam, lansowania się mnie i mojego ego powiedzieć, że są książeczki, gdyby ktoś z państwa nabył drogą kupna, chętnie podpiszę. Aga Warchulska, Przemek Sadowski, dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo. I miłych zapraszamy wakacji. Na spektakl.